nauki krąży i trwa. Tak wiele daje nam co dnia. Zachwyca nas niebo pełne gwiazd, a rankiem błękit nieba, słońca blask. Ziemia w krąg, niby wyspa wśród fal, ofiaruje nam życia dar. Od morskiego dna aż po góry szczyt ochrania nas i kocha jak nikt. Więc czas, by już docenić ją, nie niszczyć lasów, pól i łąk. Nie wolno nam zatruwać rzek, by czysty był morza brzeg. By w dal przez wielką ziemię wciąż iść, bądźmy dla niej lepsi już dziś. By nam kwitła ziemia i świat przez wiele lat. Fajnie, już za tydzień wakacje. Nareszcie. Przyznam, że jestem już zmęczona tymi codziennymi lekcjami, sprawdzianami, lekturami. Ja też już mam trochę dość. Ojej, patrz! Widzisz te piękne poncze? O! Jakie oryginalne! Rzeczywiście są niesamowite. Może warto je obejrzeć z bliska. Wchodzimy? Jasne, czemu nie? Piękne, nie? Co to za logo na naklejce? To znak promujący sprawiedliwy handel. Gdzieś już o tym słyszałam. A tak, mistrz mówił nam coś na ten temat, ale jakoś niewiele. Ten znak oznacza, że wszystkie opatrzone nim produkty odpowiadają kryteriom gwarantującym ochronę środowiska i ludzi zatrudnionych przy ich produkcji. Ta etykietka daje też pewność, że znacząca część sumy ze sprzedaży trafia do wytwórców. Spójrzcie, te wisiorki robią kobiety z miasta Benin w Nigerii. To długa i żmudna praca, a przecież tylko 10% z wykonanych przez nie przedmiotów trafia do sprzedaży. Nawet tak niewielkie pieniądze pozwoliły kobietom zastąpić gliniane dzbany na wodę lżejszymi miskami z aluminium. Co za ulga! Znacznie im to ułatwiło codzienną pracę i przygotowanie posiłków. Aktywność tych kobiet stała się prawdziwą siłą napędową dla całego regionu. Znalazły się pieniądze na poprawianie dróg, na naprawę mostów, na szkolnictwo. A kobieta, która przynosi bogactwo, jest bardziej szanowana, zyskuje samodzielność i swobodę. Tak, to będzie wspaniały temat na artykuł do naszej gazety. Piszecie dla gazety? Tak. Na temat zrównoważonego rozwoju. Gratuluję odwagi. A może udzieliłaby nam pani wywiadu? Bardzo chętnie. Zapraszam w każdej chwili. Z informacji sprzedawczyni wynika, że życie pracujących kobiet z Beninu polepszyło się w sposób niewiarygodny. Koniecznie musimy napisać o tym artykuł. Sprawiedliwy handel to cenna inicjatywa i warto się nią zająć. Rozmawialiśmy już kiedyś na ten temat, ale chętnie do niego powrócę. To nie ogranicza się wyłącznie do działalności rzemieślniczej. Tam, ja widziałem w telewizji reportaż na ten temat. Pamiętam, bo to było niedawno. Mówili, że to tylko moda. Co moda, takiego? Moda. Teraz ludzie o tym gadają, a jutro zapomną. No jasne, a wyście to wyczytali ze szklanej kuli, tak? A co, to nie można już mieć innego zdania? Musimy się zatroszczyć o przyszłość, moi drodzy. Od nas zależy, jaka będzie lepsza czy gorsza. Produkt wysokospecjalistyczny jest cenny, produkt prymitywny zawsze będzie tańszy. Logika handlowa. O, to nie jest takie proste. Do twojej logiki należy dorzucić koszty, jakie ponoszą ci, którzy produkt wykonują, i zyski tych, którzy go sprzedają. Problem polega na tym, że różnica między tymi sumami rośnie. W roku 1820 różnica w poziomie życia bogatych i biednych wynosiła 3 do 1. W roku 1960 30 do 1, a 40 lat później już 75 do 1. Wolnego, ja też chcę żyć!
Nie ma się z czego śmiać. To poważny problem. Dajcie ludziom wolną rękę. To dobre hasło, ale w czasach Adama Smitha. Wielu naukowców uważa, że kiedy machina ekonomiczna działa bez nadzoru, grozi to niekontrolowanym wybuchem. Dlatego niektóre kraje podejmują działania interwencyjne, czego przykładem jest choćby współpraca i solidarność w odbudowie gospodarki niektórych krajów po II wojnie światowej. Kolejne istotne działania podjęto w końcu lat 60. A kiedy powstała idea sprawiedliwego handlu? Całkiem niedawno. Ten znak w roku 88 wymyślił Max Havelaar. Havelaar? Co za dziwne nazwisko. Pomysłodawcami etykiety są dwaj Holendrzy. Nico Rosen i ojciec van der Hoff, ksiądz robotnik mieszkający w Meksyku. Ich pomysł podchwycili inni aktywiści na całym świecie. A na czym właściwie polega ta pomoc? O mój chłopcze, widzę, że chciałbyś się wybrać na wycieczkę. Wy też? Ja zawsze jestem gotowa! A zatem w drogę! Przygotujcie się! Zapraszam na pokład, moi kochani! A dokąd ten lot? Zobaczysz, to niespodzianka! Jak ja nie znoszę niespodzianek. Chłopcze, ty niczego nie lubisz, więc co za różnica? Jazda, wskakujcie! Witajcie! Jesteście w pięknym regionie Las Yungas w Boliwii. Pewnie podoba się wam ten widok, co? Jeśli Himalaje są dachem Starego Świata, to te góry są z pewnością dachem Nowego. Ale to wysoko! Przebyliśmy taki szmat drogi, żeby oglądać jakieś gołe skały. Odwiedzimy plantację kawy. Stopień nasłonecznienia i opadowość to idealne warunki dla tej rośliny. Opado co? To określenie na poziom opadów. Też coś. A tu w ogóle pada? Bardzo śmieszne. Jak ja nie znoszę deszczu. Spokojnie, zaraz się wysuszycie. Mam coś dla was. Proszę, łapcie. Czuję się jak u fryzjera. Chodźmy, pokażę wam drogę. Szkoda, że nie możemy zwiedzić stolicy waszego kraju. La Paz to najwyżej położona stolica świata. Leży na wysokości 3800 metrów nad poziomem morza. Każda jego ulica albo się wznosi, albo opada. Mieszkańcy nieustannie wspinają się i schodzą. Mają kondychę. A wśród gór leży jezioro Titicaca. Prawdziwy cud natury. Tak, piękne. Ale pamiętaj, że nie przyjechaliśmy do Boliwii na zwiedzanie. Mamy poznać problemy plantatorów kawy. No dobra, schodzimy. Pif, paf, nie żyjesz. To ty nie żyjesz. Ech, dlaczego z tą dwójką zawsze są kłopoty? Czy możecie przez chwilę zachowywać się jak dorośli? Thank you.
Nie pokazujmy się, będzie ciekawiej. Dzień dobry, senior Valdez. Witaj, Diego. Fajny mam nowy wóz, nie? GPS, poduszki powietrzne, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, radio stereofoniczne. Widzę, senior Valdez. To bardzo ładny samochód, senior. A jak tam zbiory? Zapowiadają się dobrze, senior. Kłopot w tym, że ten rok nie tylko u nas jest dobry, bo dobrych zbiorów spodziewają się także w Indonezji, w Brazylii i w Wietnamie. A to oznacza, że kawy będzie dużo i spadnie jej cena. Może nawet o 30%. Ale co to ma wspólnego ze mną? Będę musiał obniżyć cenę skupu, amigo. A nie, to niemożliwe. Jeśli sprzedam swoje zbiory o 30% taniej, to za co będziemy żyć do następnych zbiorów? A to już nie mój problem. Daję ci kilka dni. Zastanów się, ha? Tak, rozumiem. Nie mam wyjścia. Co za wstrętny typ. Ej, co wyście za jedni? Przyjechaliśmy tu po to, żeby wam pomóc. Niewiele mamy do zaoferowania, ale serdecznie was ugościmy. Siądziecie z nami do stołu. A co to takiego? Pimientos. A, jasne. Co mam robić? Mam pomysł. Nie potrafię walczyć z tymi kojotami. Jest wyjście z tej sytuacji. Domyślam się, że nie wy jedni macie plantacje w tym regionie. Nie, no skąd? Są jeszcze Manuel, Roberto, Gregorio i kilku innych. Razem jesteście silniejsi. Dlaczego się nie zrzeszycie? Nie słyszeliście o kooperatywie Kokla? Daje lepszą cenę. Idźcie bezpośrednio do nich. Po co wam jacyś pośrednicy? Ale bez nich nic nie zrobię. Nie mamy maszyny do zbierania kawy, nie mamy samochodu, którym mógłbym zawieźć towar do miasta. Ale proszę pana, nie sądzę, żeby to był taki wielki problem. Może pan wziąć na to mikrokredyt. Teraz jest już późno. Jutro o tym porozmawiamy. Przepraszam, nie chciałem. Ale na czym polega ten mikrokredyt, o którym wczoraj mówiliście? Posłuchaj, na pomysł takiego kredytu wpadł Muhammad Yunus, bardzo mądry człowiek. Pieret i Gros go poznali. To prawda, po wyprawie do Indii pojechaliśmy do Bangladeszu. To bardzo biedny kraj. Nieustannie boryka się to z powodziami po okresie monsunowym, to z suszą i brakiem wody. A wszystko przez wyrąb drzew. Wszystkie lasy Himalajów, skąd wypływało wiele rzek, zostały wycięte. Tam właśnie spotkaliśmy pana Yunusa i mogliśmy porozmawiać. Po powrocie do mojego kraju poraził mnie widok wszechobecnej nędzy. Postanowiłem porozmawiać z ludźmi. Co ja mam robić? Bank nie chciał mi pożyczyć pieniędzy, więc pożyczyłam 1,5 euro od lichwiarza, żeby mieć na produkty do potraw, które sprzedaję. Zarobiłam 2 euro, a wieczorem musiałam oddać lichwiarzowi 1,80 euro. Jak żyć za 20 centów dziennie? Chętnie pożyczę ci, kobieto, 1 euro. Zamiast mi oddawać 1,80 euro, oddasz tylko 1,52 euro. Zgoda? I co? Zarobiła coś? Owszem, ale to dopiero początek historii. Pan Yunus udał się ze swoim pomysłem do miejscowych banków. Kiedy wszystkie mu odmówiły, postanowił założyć własną organizację. Wkrótce jego Grameen Bank osiągnął niebywały sukces. Inicjatywa pana Yunusa tworzy dziś w Bangladeszu jedno stanowisko pracy na 4. Koniec z czasami, kiedy pożyczało się tylko bogatym. A biedacy dawali radę spłacać kredyty? Aż w 98%. Sztuczka polega na tym, że biedni ludzie zaciągają kredyt, zrzeszając się w małą grupę i w razie czyjegoś niepowodzenia poręczają za niego. I to jest rozwiązanie dla was. Zbierzcie się razem z tymi plantatorami, o których pan wczoraj mówił, i zjednoczcie się. Ale kto nam tutaj pożyczy pieniądze? Znacie jakiegoś Muhammada Yunusa w tej okolicy? Organizacje podobne do Grameen Banku działają już w waszym kraju. Znajdziemy je dla was.
Zjednoczcie się, a wasza sytuacja się polepszy. Macie rację. Musimy działać. A co to są za beczki? To puste pojemniki. Dostarczają nam w nich sztuczny nawóz. Ostrzegam was, że jeśli chcecie dołączyć do ruchu Sprawiedliwy Handel, musicie surowo przestrzegać zasad ochrony środowiska. Używajcie tylko nawozów naturalnych. To bardzo ważne. Dobrze, rozumiem. To też załatwimy. Co to za jedni? Przyjaciele. To jak? Dogadamy się? Zastanowiłeś się? Ma się rozumieć. Moja odpowiedź brzmi nie. Poradzimy sobie bez pośrednika. Co? A ciekaw jestem, jak macie zamiar dowieźć towar do miasta. Mamy tutaj jedną wspólną ciężarówkę. Nie ma w niej klimatyzacji ani GPS-u, ale dla nas wystarczy. Zaraz. A skąd wzięliście pieniądze na taki samochód? Bank Banco Sol udzielił nam kredytu na bardzo korzystnych warunkach. A więc to tak się teraz gada. Myślicie, że uda wam się zmienić reguły gry? Zobaczymy, co powie na to Ramirez i jego koledzy. Kim jest ten Ramirez? Skończony łotr, szef bandy przemytników. On i jego ludzie przemycają wszystko, co się tylko da. Porywają nawet turystów dla okupu. Aha. No tak, tacy zawsze się znajdą. Zabiją nas, Santa Maria! Co robić? Mamy walczyć z przemytnikami? Spokojnie, koledzy. Chodźcie do mnie. Opracujemy plan działania. No więc, słuchajcie, oto moja propozycja. Osobiście uważam... To się może udać. Całkiem sprytnie. A ty co myślisz? Jasne, zgadzam się. W porządku. To jesteśmy umówieni. Nasz trzypunktowy plan został jednogłośnie przyjęty. Ja tam wątpię, żeby tu przyszli. Pewnie. Komu by się chciało tu wspinać? Ciekawe, co mi się trafi tym razem. Napijesz się. Posłuchaj, no sobie. Przynieś! Banda smarkaczy, to? Tak, tak, nie ma się czego obawiać. Trzeba ich tylko postraszyć. Czekajcie na mój znak. Chwilka. Akcja numer jeden. Czadu! Co to ma być? No i super. Puste beczki przydały się do walki z bandą. Chcecie się zabawić? No to się zabawimy! Uwaga! Akcja numer dwa! Ah!
U nas żadnych strat, a u was? Dawajcie ich tu, załatwię ich. Więc tak się rzeczy mają. Dosyć tego, żarty się skończyły. Mają broń, nie ma co zwlekać. Oby się tylko dali nabrać. To co, gotowi? Tak! Uwaga, akcja numer 3! Odpalamy! Mają moździerze! Policja, ręce do góry! Myślę, że już nigdy więcej was nie zaatakują. Dziękuję za wszystko, co dla nas zrobiliście. Robimy to, co do nas należy. Od tego właśnie jesteśmy. Gratuluję wam, moi drodzy, udanej akcji. Teraz już wszyscy wiecie, że sprawiedliwy handel to... Pomoc rzemieślnikom, producentom i rolnikom z krajów rozwijających się w sprzedaży ich produktów, a także namawianie ich, żeby brali sprawy w swoje ręce. Dawanie im wędki zamiast ryby. Zmniejszanie do niezbędnego minimum liczby pośredników. I gwarancja jakości. Nie zapominajcie, że na końcu tego łańcucha jestem ja, wy, czyli my. Konsumenci. I to od nas zależy, czy idea sprawiedliwego handlu będzie miała przyszłość. W supermarketach te produkty powinny stać w bardziej widocznych miejscach. Masz rację, moja droga. W sklepach takie artykuły powinny mieć wyznaczone półki, a nie stać razem z produktami wielkich korporacji. Jednak świadomi ludzie i tak powinni zwracać uwagę na to, co kupują. Rozmawiajcie o tym z rodzicami. Piszcie do miejscowych organizacji, lokalnych władz. I nie ograniczajcie się do kawy. Myślcie podczas zakupów i kupujcie coraz więcej towarów z naklejką Sprawiedliwy handel. Nie wystarczy solidaryzować się z ideą. Skończcie z bezmyślnym wrzucaniem produktów do wózka. Kupujący swoją paczkę kawy wybiera przez kilka sekund, podczas gdy wytwórca musi pracować wiele lat, nim zbierze pierwsze zbiory. Nie zapominajcie też o naszych rolnikach. Mimo że często otrzymują rządowe wsparcie, nie zawsze wychodzą na swoje. Tak, za mało się o tym mówi. Więc wszystko w waszych rękach. Spróbujcie to zmienić. Ziemia póki krąży i trwa, tak wiele daje nam co dnia. Zachwyca nas niebo pełne gwiazd, a rankiem błękit nieba słońca blask. Słońca blask, słońca blask. Póki krąży i trwa, tak wiele daje nam co dnia. Zachwyca nas niebo pełne gwiazd, a rankiem błękit nieba słońca blask. Ziemia w krąg, niby wyspa wśród fal, ofiaruje nam życia dar.
morskiego.